Teraz, kochani, wytłumaczę wam, że nie zawsze pijąc alkohol w miejscach publicznych człowiek nawet jeżeli zostanie złapany przez milicję, będzie ukarany. A dlaczego? Bo żeby popełnić wykroczenie lub czyn karny, to trzeba mieć świadomość tego, że się pije alkohol w miejscach publicznych, tak? A powiedzcie mi, skąd ja mam wiedzieć, że to jest napój alkoholowy, jak on nie jest napisany w języku macierzystym. Tu nie jest napisane ani, że to jest piwo, ani, że to jest alkohol. Z tego nic nie wynika. No jest tutaj, powiedzmy tak na poważnie, powiem wam tak, alk. Alk, no to ja wiem, że to jest alkohol. Teraz wam powiem, ale jakby sędzia mnie się pytał, czy ja wiem, co to jest, to bym powiedział, że nie wiem, co to jest alk. Powiedziałbym, że nie mam pojęcia i że kupiłem Coca-Colę, czy tam jakiś napój. Napój po prostu zbożowy. Chciałem napój zbożowy wypić, bo są zboża, tak? A widzicie, żeby mieć świadomość tego, że się pije alkohol, że się popełnia wykroczenie, to trzeba wiedzieć, co się robi. A jeżeli pijecie alkohol, takie coś, piwo, nawet polskie piwo, to nie musi być niemieckie, w miejscu publicznym, o kotek, w miejscu publicznym, no to musi być na tym napisane, to jest napój alkoholowy i ma tyle i tyle alkoholu, całym słowem. A takie skróty, widzicie, alk, 5,4 volt, nie? No to nie wiecie, czy to jest jakieś elektryczna wartość napięcia czy coś. Nic z tego nie wiadomo, dlatego widzicie, prości ludzie myślą, że jak milicja ich złapie, to zaraz muszą płacić karę, mandat. A to jest nieprawda. Dobry adwokat, tak jak ja, zawsze każdego wyratuje z najgorszych opresji. Bo zawsze się znajdzie hak, żeby nie płacić i żeby nie iść do pudła. To zdrówko. No, także widzicie, jak to jest. Tutaj jest spokojna okolica i tutaj kotek. Fajnie biega sobie kotek. Bardzo to jest fajna okolica. Tak, także jak będziecie mieli jakieś problemy z płaceniem, z milicją, to jak już mówiłem, nie płacić, odwoływać się, bo wykroczenia na pewno nie popełniliście. A nawet jak popełniliście, to jeszcze są inne kryteria, takie jak świadomość, umyślność i wina, które trzeba spełnić, aby czyn popełniony był karalny. I to tyle. Do usłyszenia.